Dzisiejszy z nami jest Kamil Grosicki, który ma Państwu coś do przekazania. Później oczywiście odpowie na pytania. Proszę, Kamil. Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Pewnie się domyślacie, dzisiaj przed treningiem z dumą i honorem przekazałem informację selekcjonerowi i kolegom z drużyny, że to zgrupowanie będzie moim ostatnim w reprezentacji. Jest to piękna chwila, ale też smutna, bo przez kilkanaście lat gry z orzełkiem na piersi, przyjeżdżania na zgrupowania, na reprezentowanie barw, zawsze to było dla mnie coś więcej niż tylko niż mecz. Ale nadszedł ten dzień i tak jak powiedziałem, z wielką dumą mogę to ogłosić, że to będzie moje ostatnie zgrupowanie w reprezentacji. Oczywiście gdzieś moim marzeniem jest zagrać ten pożegnalny mecz w Polsce. Będę rozmawiał na ten temat z selekcjonerem i z prezesem Kuleszą. Mam nadzieję, że taki mecz dany mi będzie. Chciałbym przede wszystkim podziękować kibicom przez te kilkanaście lat tego wsparcia na boiskach, na trybunach, dla mnie, dla reprezentacji. Chciałbym podziękować kolegom z drużyny, z kapitanem Robertem Lewandowskim na czele, że mogliśmy tyle pięknych chwil razem spędzić w reprezentacji, godnie tą drużynę reprezentować. Trenerom, z którymi pracowałem, z trenerem Adamem Nawalką na czele, z trenerem Probierzem i z wieloma innymi trenerami, z trenerem Brzęczkiem, z trenerem Michniewiczem. Mógłbym tam jeszcze 5-6 trenerów wymienić. Każdemu im bardzo za to dziękuję, za te wsparcie. Prezesowi Kuleszy, prezesowi Bońkowi za możliwość bycia razem z nimi w tym teamie jednym. Wam dziennikarzom za te lata, za miłe komentarze, czasami też krytyczne komentarze, ale to jest taka jest nasza wszystkich rola. Więc wszystkim dziękuję. Przez te kilkanaście lat zawsze z dumą przyjeżdżałem na reprezentację i zawsze będę reprezentacji kibicował. Chciałbym podziękować na pewno mojej rodzinie, żonie Dominice, córce Mai, rodzicom za te wsparcie właśnie. Za każdym razem wiedzieli, czym jest dla mnie reprezentacja Polski. Widzieli moi najbliżsi, jak przeżywałem, jak nie dostawałem powołań, jak zagrałem słabszy mecz, jak strzelałem bramki, jakie to były emocje. Więc mówię, tak na dzień dobry chciałbym tyle przekazać informacji. Jestem spełniony jako piłkarz reprezentacyjną karierę. Miałem piękną, mogę powiedzieć. Oczywiście były też porażki, ale zapamiętam na pewno te piękne chwile w reprezentacji. Jeszcze raz dziękuję. No, tak jak zawsze powtarzam, każdy mecz był dla mnie szczególny. Ale na pewno mecze na Stadionie Narodowym, śpiewanie hymnu, bramka na Stadionie Narodowym, bramka w Rumunii, która na pewno była jedna z najpiękniejszych w mojej karierze, ale na pewno też Mistrzostwa Europy w 2016 roku, ćwierćfinał z Portugalią, gdzie przegraliśmy w pokarnych, ale tamten mecz pamiętam, asysta do Roberta Lewandowskiego, ta atmosfera na stadionie w Marsylii. Każdy awans na mistrzostwo, na każdy turniej duży, każde bycie na wielkiej imprezie z reprezentacją. Ostatnią mecz z Austrią okazał się, że zostałem najstarszym zawodnikiem w historii polskiej piłki, który zagrał na wielkiej imprezie. To też pokazuje, że przez tyle lat mogłem być w tej reprezentacji i ją reprezentować. Więc mówię tak na gorąco, jeden moment. Ciężko wymienić, na pewno każdy był szczególny i każdy zapamiętam. Mój debiut za trenera Leo Benhakera, więc to pokazuje, ile lat minęło od tego debiutu, u jakiego trenera debiutowałem. O tej decyzji myślałem już w trakcie sezonu na pewno. Moje marzenie było pojechać na ten turniej, to był mój cel. Ten cel zrealizowałem, pojechałem z drużyną na turniej, jestem na turnieju, ale taką ostateczną decyzję podjąłem przed pierwszym meczem z Holandią, że na pewno to będzie dobry moment, żeby powiedzieć
że to już jest koniec tej pięknej przygody. Oczywiście informowałem o tym gdzieś moją żonę na początku. Ona gdzieś tam do końca nie wierzyła w to, że taką decyzję podejmę, ale dzisiaj rano gdzieś jej też przekazałem taką informację, że to jest ten czas. Na pewno dużo znajomych, rodzina moja dopiero się dzisiaj dowie o tej konferencji, o tej mojej decyzji, ale na pewno każdy z dumą to będzie też wspominał i wiem, jak dużo dałem radości swoją grą w reprezentacji moim najbliższym kibicom i tak jak zawsze mówiłem, że ta moja rozpoznawalność, którą uzyskałem przez lata gry w piłkę, to uzyskałem ją dzięki grze w reprezentacji, nie dzięki grom w klubach. I z tego jestem, tak jak powtarzam jeszcze raz, dumny, więc informacje miała tylko moja żona. No tak powiem, no wczoraj tak na pewno dużo już na ten temat rozmyślałem, ale wiedziałem, że taką decyzję muszę podjąć i chciałem ją przekazać trenerowi, żeby trener wiedział o tym jako pierwszy. I trener powiedział, że najlepiej, żebyśmy dzisiaj poinformowali kibiców, media o tej mojej decyzji. Tak jak mówisz, no, nadszedł dzień dzisiejszy, tak jak kiedyś to w Szkocji powiedziałem. Jest to już w naszym piłkarskim słownictwie, będzie zapamiętane na lata. Tak jak mówiłem, patrzyłem też w przyszłość. Wiedziałem, że przed nami, przed reprezentacją jest Liga Narodów i wiedziałem, że to też jest moment, żeby trener z tą reprezentacją poszedł dalej, w sensie odmłodził ją już bardziej. I tak jak mówiłem trenerowi, też dziękowałem za to, że tu jestem. Bardzo miło, trener też później zamienił ze mną parę fajnych zdań. Na pewno jeszcze na ten temat będziemy rozmawiać, ale tak mówię, wydaje mi się, że ten moment dzisiaj był najlepszy i na pewno też już mam to tak za sobą, że mogę jutro z dumą jeszcze być z reprezentacją i mam nadzieję, że jutro jako drużyna też powalczymy. Na pewno tak jak powiedziałem, że będę na ten temat chciał porozmawiać z selekcjonerem i z prezesem Kuleszą przede wszystkim też, czy będzie taka możliwość. Moim marzeniem jest zagrać ten ostatni taniec na Stadionie Narodowym, bo bardzo jest dla mnie szczególny ten stadion. I to też pokazywało ostatnio, tak jak mówisz, moje wejścia z ławki wchodząc na Stadion Narodowym. Ja to czułem, słyszałem, jak kibice, jak zobaczyli mnie na boisku, jak skandowali, jak żyli, że się pojawiłem. I to mi tylko potwierdza, że dałem w tej reprezentacji bardzo dużo przez te lata. I tak jak byli żegnani właśnie wielcy piłkarze jak Błaszczykowski, Piszczek, Fabiański, Boruc. Wydaje mi się, że razem w tej reprezentacji osiągnęliśmy sukcesy, które były. I to jest takie moje marzenie, ale jak będzie, to zobaczymy. I tyle. To, że powiedziałem, że zostałem że po prostu spełniłem się jako piłkarz, który zagrał 94 spotkania w reprezentacji. Oczywiście były piękne momenty i te słabsze. Oczywiście każdy cel, jaki mieliśmy zawsze jadąc na wielki turniej, to był przede wszystkim pierwszy cel był tam pojechać, a drugim celem było wyjście z grupy i praktycznie w ostatnich latach udało się to nam dwa razy. Na mistrzostwa właśnie w 16 roku i na mistrzostwa świata w 2022. Czy na pewno ta reprezentacja w ostatnim czasie się bardzo zmieniła i te mecze mimo wszystko pokazały, że widać tu rękę trenera Probierza, który chce, żeby ta reprezentacja grała w piłkę i chce, żeby się rozwijała i na pewno dzisiaj możemy mówić, że zawiedliśmy po raz kolejny, bo nie awansowaliśmy do następnej fazy mistrzostw. Na pewno, tak jak powiedziałem, był to cel drużyny, ale ja wierzę, że ta reprezentacja pod wodzą trenera Probierza będzie się rozwijała i osiągnie sukcesy w przyszłości. Ja jej z tego całego serca życzę. Na pewno teraz już jako kibic będę za nie trzymał kciuki. Na pewno potencjał tej drużyny, ta drużyna ma i widać, że w ostatnich miesiącach to już była drużyna i ja wierzę, tak jak powiedziałem,
że z trenerem Probierzem ta drużyna dawał dużo radości, a przede wszystkim kibicom. Dziś po tym, co przekazałem kolegom, to każdy mi się pytał, czy przygotowywałem sobie takie przemówienie. Ja zawsze staram się od serca mówić to, co czuję w danym momencie i taką przemowę zrobiłem. Na pewno te momenty wzruszenia przyjdą, bo jeszcze jednak, jeszcze dzisiaj jestem na zgrupowaniu, to jeszcze jest mecz bardzo ważny dla przyszłości też tej reprezentacji, więc na pożegnania jeszcze przyjdzie czas, ale tak na pewno dziś jak to ze mnie te wszystko zejdzie, te takie ciśnienie, te emocje, to na pewno te wzruszenie też przyjdzie. Czego ci będzie najbardziej brakowało w reprezentacji, jak już się z nią rozstaniesz na dobre? No, tych emocji, tego zainteresowania mediów, kibiców, tymi rozmowami codziennie z kolegami, tymi momentami, w których potrafiliśmy i na boisku w jednym walczy za drugi rol, tak samo poza boiskiem tworzyliśmy świetną atmosferę, więc ale najbardziej na pewno będą mi brakować, będzie mi tych emocji związanych z samymi meczami, z atmosferą kibiców i to jest takie, na pewno tego będzie mi brakowało. No na pewno tak jak moja gdzieś ta kariera zaczynała się, to nie można sobie nawet wyobrazić tego, że zagram 94 spotkania w reprezentacji. Marzyłem o jednym, później marzyłem o pierwszej bramce, więc to wszystko przychodziło z czasem i też widziałem, jak się rozwijam jako piłkarz, a przede wszystkim jako człowiek, bo jak debiutowałem jeszcze w reprezentacji, to byłem młody, szalonym Kamilem, więc później te doświadczenie z każdym rokiem się zmieniało u mnie, więc chciałem zawsze więcej i więcej, ale na pewno takim ważnym momentem w mojej karierze reprezentacyjnej to było zaufanie trenera Nawałki, który na mnie postawił i przy nim czułem się jak prawdziwy reprezentant, bo wcześniej byłem takim zawodnikiem, który gdzieś przyjeżdżał na te zgrupowania, wchodził z ławki, taki można powiedzieć, że dużo robił szumu poza boiskiem, a nie był tym takim ważnym zawodnikiem na boisku, a dla mnie zawsze boisko było najważniejsze i tak jak powiedziałem, od momentu selekcjonerem został trener Nawałka, to ta moja kariera reprezentacyjna poszła bardzo do przodu. I tak jak odpowiadając na to pytanie, no byłem młody, co tak jak powiedziałem, marzyłem o jednym występie, a dzisiaj mogę powiedzieć, że 94 spotkania, bramki, asysty. Najstarszy zawodnik w historii, który zagrał na wielkiej imprezie, więc tak jak mówię, no jestem dumny z tego, co zrobiłem. No, tak jak powiedziałem, no, trenera Probierza jako pierwszego poinformowałem i jak przekazywałem tą informację, bo najpierw się zapytałem trenerze, że mogę minutę porozmawiać i trener wiesz, dzień przed meczem mówi, no, pewnie sobie zamyślał, o co chodzi. Więc zacząłem przekazywać tą informację i trener mówi, że ma gęsią skórkę, jak to mówię, więc widać, że też ktoś to przeżył. Tak jak mu powiedziałem trenerowi, że ja zaczynałem piłkarską karierę pod wodzą trenera Probierza praktycznie w Jagiellonii, gdzie stałem się takim zawodnikiem rozpoznawalnym, który gra, dawał kibicom wtedy Białymstoku dużo radości. I dzisiaj spotkaliśmy się dalej w reprezentacji Polski, w najważniejszym miejscu dla piłkarza i fajnie, że w takim momencie też tą reprezentacyjną karierę kończę pod wodzą trenera, z którym zaczynałem. I to też pokazuje, ile razem przeszliśmy, żeby być w tym momencie, gdzie dzisiaj jesteśmy. Tak jak powiedziałem, no, emocje są zawsze, jak się takie coś przekazuje, ale już później podczas treningu czułem taką swobodę, taki luz sobie, że potrafiłem to z siebie zrzucić, tą trudną decyzję, ale z dumą to kolegom mówiłem i zawsze to będę powtarzał, więc tak jak powiedziałem, na pewno jeszcze jutrzejszy mecz jest, też muszę być cały czas gotowy, ale tak jak powiedziałem, no, na pewno jest to moje ostatnie zgrupowanie, ale będziemy dziś rozmawiać na ten temat, na tego meczu pożegnalnego i tyle.